Cześć, witam Was serdecznie w ten wyjątkowy wigilijny dzień. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi radkowymi życzeniami świątecznymi. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego, o czym marzycie, żeby te święta były spokojne, rodzinne, przyjacielskie. Odpoczywajcie, idźcie na pasterkę, przeżywajcie ten czas tak, jak macie na to ochotę. My na przykład z Rudzielcem będziemy najprawdopodobniej spędzać święta w takim rodzinnym, spokojnym gronie. Pewnie będziemy oglądać telewizję, znając życie, jeść mnóstwo pysznego jedzenia. No i ładować baterie na nadchodzący 2014 rok. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam z całego mojego radzkowego serca życzę. I jeszcze mam dla Was małą niespodziankę. Takie małe, mikołajkowo-gwiazdorowe, świąteczno-radzkowe rozdanie. Poprosiłam moją zaprzyjaźnioną markę ostatnimi czasy, czyli Mojito, o ufundowanie dla Was nagród w takim moim świątecznym konkursie. Oni się na szczęście i oczywiście zgodzili. I mam dla Was 5 zaproszeń na zakupy, 5 bonów zakupowych w kwocie 200 zł, a biorąc pod uwagę, że w Mojito mamy i jeszcze przez dłuższy czas będzie wyprzedaż, no to za 200 zł tam można sobie całkiem nieźle zakupy zrobić, kilka rzeczy spokojnie zakupić. Także mam dla Was 5 takich 200-złotowych nagród, bonów do Mojito. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w tym rozdaniu, to jedyne, co musicie zrobić, to napisać mi komentarz konkursowy tylko pod tym filmem. Każdy może zostawić jeden krótki komentarz, odpowiedzieć na pytanie, który z moich filmów w 2013 roku podoba Wam się najbardziej i dlaczego. I teraz wybierzcie sobie jeden film i krótko uzasadnijcie. Tak jak powiedziałam, 2-3 zdania. Od razu zaznaczam, że dłuższych komentarzy nie będę czytać, bo ja jestem, wiecie jaka jestem, krótko, zwięźle i na temat. I również takie komentarze najbardziej lubię. Także dajcie znać, który film i dlaczego. I powiem Wam, że tak myślałam sama nad tym właściwie, który film z moich filmów jest moim ulubionym filmem. I to jest dla mnie ciężkie zadanie. Ja tak naprawdę to nie umiem nawet 5 takich swoich ulubionych filmów wytypować, bo każdy lubię i połowę lubię i to było naprawdę dla mnie ciężkie, ale mam nadzieję, że Wy sobie z tym zadaniem poradzicie. I konkurs trwa od dzisiaj, czyli od Wigilii do końca tygodnia, do niedzieli 29 grudnia do końca dnia, a wyniki konkursu, czyli 5 szczęśliwców, 5 osób wygranych, opublikuję 30 grudnia w poniedziałek w opisie do tego filmu. Także teraz pod spodem w opisie do tego filmu macie jeszcze króciutko opisane warunki konkursowe. Gdyby ktoś czegoś z Was nie zrozumiał, zapraszam Was, tam jest wszystko napisane. A w poniedziałek 30 grudnia w tym opisie będzie podanych 5 osób, które zwyciężyły. Także po prostu teraz bierzecie udział w konkursie, potem spędzacie super święta, a 30 grudnia w poniedziałek wchodzicie znowu w ten film i patrzycie w opisie, czy czasem nie jesteście jedną z wygranych osób. Także jeszcze raz Wam dziękuję za ten cały wspólny ruch, życzę Wam wszystkiego dobrego. No i zostawiam Was razem z Krasnalem. Tutaj gdyby Krasnal mógł, to by w tym momencie pokiwał głową i również zgodził się ze mną, żebyśmy te święta spędzili w jak najmilszej, jak najfajniejszej atmosferze. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!